Cześć. W dniu dzisiejszym będziemy robili jedną rzecz, a mianowicie adoptowali gaźnik od Simpsona do Jawki, ponieważ już po prostu nadszedł kres mojej cierpliwości odnośnie tych gaźników oryginalnych od Jawki i postanowiłem kupić, tak jak kolega jeden czy dwóch na YouTube montowali, gaźnik Amal 16. I teraz tak. To jakie przeszkody pojawiają się pierwsze? Generalnie ten kruciec idzie tu dopasować do tego gaźnika, tylko że trzeba sobie zrobić jedną rzecz, a mianowicie naciąć te fabryczne otwory, żeby takie fasolki powstały z jednej i z drugiej strony i później co za tym idzie, teraz może nie widać tu dobrze na nagraniu, ale sobie ustawić tak idealnie, żeby ten przelot nie był gdzieś tam ograniczony z jakiejś strony, a można to ustawić, bo mówię, to dosyć fajnie pasuje. Zobaczę, może potem to nadspawam kawałek, żeby tak to pasowało bez kombinowania, żeby tylko to przykręcić. I to by było, to by była jedna sprawa. Druga, na nagraniu tam, które tam mamy na YouTubie, też odnośnie kaczki, ona fajnie chodziła z zapodem CDI i tym gaźnikiem, tyle że tam jest na tym nagraniu ten gaźnik zamontowany bez tej osłony. I teraz patrzcie, to jest ten gaźnik przybolcowany tak jak tu ma być. I ustawiam go na te fabryczne otwory, na te szpilki. I już w tym momencie tu gumy nie założymy do filtra powietrza. No niestety, tam bez osłony akurat kolega próbował i może to na nagraniu tak wyglądało, że to będzie pasowało, ale to nie będzie pasowało i musimy coś tu pokombinować. Generalnie wypadałoby ten gaźnik, ten kruciec trochę tak przerobić, żeby tak gdzieś mniej więcej tak to ustawić. Ta górna osłona powinna to złapać. Rurę od filtra powietrza gdzieś tu do tego oryginalnego wywiniemy. I trzeba tak to zrobić. To teraz jak to zrobić, nie wiem, będę teraz kombinował. Spróbuję coś z tym krótkiem zrobić. Jak nie, to ewentualnie drugi pospawać, a uważam, że gra jest warta świeczki, ponieważ mówię, no na tych oryginalnych gaźnikach no już 3 czy 4 je przerabiałem. No nie wiem, coś mam pecha chyba, ale no nie idzie tego, no nie mogę tego po prostu zrobić, żeby ona chodziła. Odpala, wszystko ok, ale mówię, no jakieś tam na wyższych obrotach przy większej prędkości na trzecim biegu to po prostu nie reaguje w ogóle na gaz, a wręcz powiedział czasem i trafiła no, przy wrzuceniu trójki zwalniać, silnik moc stracił, niby świeca jak mało wiele wypalona, nie grzał się, nie wiem czy za dużo paliwa może miał, nie. Na razie nie będę dociekał. Co jeszcze tu musimy z tym zrobić, z tym gaźnikiem? Linka od gazu pasuje nam idealnie do przepustnicy. Druga sprawa, musimy tu sanie zamocować, bo sanie jest. Mam na to patent, potem wam pokażę jaki. A tymczasem biorę się za dopasowanie tego kolektora, tego kruciusa, bo jest minus taki, że on jest po prostu w prostokącie. Żeby był okrągły, to nie byłoby żadnego problemu, można go przeciąć, przełożyć może około centymetra przesunąć, zaspawać i było dobrze, tak to trzeba trochę coś tu pokombinować, no ale nie powinno być dramatu. Wziąłem się za ten kruciec dolotowy i tak sobie myślę, to jest aluminium zwykłe, chyba to jest, nie będzie problem tego spawać, żeby po prostu zanim go zetnę, to może spróbuję go, że tak powiem, nagrzać i go odgiąć. Może to coś pójdzie. Nie wiem. Nigdy nie bawiłem się z tym materiałem aż do tego stopnia. I to teraz możemy wam powiedzieć. Kupiłem sobie taki palnik. Niby w porywach można 1300 stopni na tym osiągnąć. A aluminium gdzieś tam, nie wiem, 650 czy tam nie wiem. Między 600 a 700 stopni. Robi się już takie plastyczne, także będę tu grzał. Wziąłem to tak delikatnie, tylko nałożyłem na dwie śrubki, żeby po prostu całe ciepło nie przechodziło mi do imodwa, żebym nie musiał tego tydzień grzać. Grzeję i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z tym palnikiem w ogóle będzie
się działo. Na ile ta butelka w ogóle starcza. Zakręcimy. Cyk. Dobra, i zamontowane. No dobra, to grzejemy i sprawdzamy. Powiem wam, nie wiem czy to było widać, ale normalnie to aluminium to się modeluje jak plastelina, nie? Teraz może już trochę odpuściło. Kurde, mogę sobie zmierzyć ile to było wcześniej. Tak na pały wszystko. Ale to nie zmienia faktu, że podgrzałem to, przekręciłem i poszło ładnie. No nic, muszę chyba, nie wiem czy jeszcze grzać albo poczekać chwilę, przymierzę. Chociaż jak przymierzę to więcej, żeby to było lepiej, żeby to było bardziej wygięte jak za słabo. Dobra, jeszcze grzeje, najwyżej trudno, będzie trochę mocniej w bok gaźnik, albo może i nie, nie wiem, kurde. Dobra, zostawiam to. Zmienność decyzji świadczy o ciągłości dowodzenia, także zostawiamy to, idę to mierzyć pozytywnie. Dobra ludzisko, chwila prawdy, czy to pomogło, to przegięcie, czy za mało. Tak jest. No trochę poszedł. Nie wiem, właśnie jeszcze trochę go tu nie wyrzeźbić. Jeszcze za mało. Jeszcze trzeba mu trochę pomóc. No, tak myślę. Jeszcze zdziebło. Jakby tam z pół centymetra poszło, to tu będzie dużo więcej. Dobra, idę dalej grzać. Podejście drugie. Zobaczymy. Teraz to już chyba przesadziłem nawet lekko, ale to nic. Lepiej jak, niech jest za mocno, jak za słabo. Słuchajcie, przykręciłem sobie gaźniczek na ten króciec. Oj, proszę bardzo. Patrzcie jak odstaje. No teraz już będzie bajka. Gumę mam od Ogara. Tego silnika miawki. Ja tu z oryginalnym filtrem połączę. No i teraz się mogę bawić za wykańczanie tego króciska. Z minusów to oczywiście nie obyło się bez strat. Jest takie pyknięcie no, tego modelowania. Trzeba też splanować tą płaszczyznę. Zdziebło. No ale co? Nikt się z tym nie będę chodził, z żadnych majstrów i innych. Mam drut do migomatu, do aluminium. No, poszlifuję, przygotuję. Naspawam, od razu nadleję te brzegi i
Króciec będzie liga, panie i panowie. Eksperymentalne, że tak powiem, robótki, no ale czasem warto coś tam pokombinować, żeby było dobrze. Dobra, bierzemy się dalej za robotę. Króciec mam już zrobiony. Dosyć fajnie wyszedł. Tak jak wam pokazywałem, to jeszcze raz to musiałem podgrzać. Jeszcze raz to, jeszcze raz mocniej to wygiąć, bo tak w sumie jeszcze za słabo było. Tak teraz to mniej więcej wiesz, wygląda. Mocno jest przesunięty. I sobie napawałem. Drut do migomatu kupiłem do aluminium. Nadlało się ładnie. Zeszlifowałem. Otwory wywierciłem. Można to spawać. Nie ma z tym materiałem żadnego problemu. Uszczeleczkę dałem, trochę tam pasty, żeby to uszczelnić. I idę to montować. Zobaczymy jak zarecha. Włożyłem gazik. Tak to mało wiele do kupy poskładałem. Dosyć dobrze to wyszło. Tak, wszania się nie montowałem. Mam takie na krótko tylko zrobione. Jeszcze na wypadek W. Muszę mieć taką asekurację mało, że może to nie chodzić, ale mam nadzieję, że będzie chodził ten silnik na tym gaźniku. Ewentualnie jeszcze od Simpsona wezmę gaźnik, bo ten jest niby oryginalny, ale to różnie z tym bywa. Jeszcze tylko sobie tu założę wężyk jakiś. W razie jakby się coś przelewało, to niech tam idzie, gdzie ma iść. Guma jest od Ogara 200. Puszka oryginalna została, na razie tylko tak ją na chwilę przyłapałem. Idę odpalać jawkę, zobaczymy co się będzie działo. Musiałem dwie świece zmienić, bo te poprzednie coś tam buraczyły. Jawka śmiga, coś tam wrzucę niebawem jak to jeździ. Jeszcze stanie muszę tylko przymocować, bo na krótko tak jak mówiłem było. Ale ogólnie tak to wyszło. Króciec wygląda praktycznie jak oryginał, poza tymi imbusami. Tutaj tu nie weszły zwykłe, na zwykły klucz dziesiątkę, bo tam trochę ciasno było z tej strony. Może by tam weszło, ale dałem te szóstki takie jak są pod gaźnik, żeby po prostu on w momencie zdjęcia i założenia, żeby on trafił na swoje miejsce. Także ogólnie jestem zadowolony z roboty. Nie wiem, zobaczę jak to będzie jeździło. W najgorszym razie jeszcze trochę z dyszami się pobawię. Bo można je wymienić, nie ma problemu. Mniejsze, większe, ale to już zobaczę jak ona będzie latała na każdym biegu. No i tak to wszystko wyszło. Dobry, dzięki za uwagę. Hej!